23 maja wspominamy błogosławionego Wincentego Matuszewskiego, prezbitera i męczennika. Wincenty urodził się 3 maja 1869 roku w Woli Chruścińskiej koło Kutna. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej wsi. Od 21 roku życia Wincenty przygotowywał się do kapłaństwa. Święcenia przyjął po 5 latach, 17 lutego 1895 roku. Następnie pracował w kilku różnych parafiach. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz i dobry gospodarz. W 1918 roku został proboszczem w Osięcinach. Tam był honorowym prezesem Straży Ogniowej i członkiem Rady Gminy. Był człowiekiem bardzo wyrozumiałym i m.in. dzięki temu miał dobre relacje z parafianami, a także Żydami i miejscowymi Niemcami. Wincenty był dobrym, gorliwym kapłanem. Pomagał też ubogim parafianom, na przykład kupił buty kilkorgu ubogim dzieciom, które przygotowywały się do pierwszej komunii świętej. Angażował się też w pracę duszpasterską i społeczną, mimo iż nie cieszył się dobrym zdrowiem. W 1936 roku Wincentemu przydzielono do pomocy księdza Piotra Kurzawę. Wyręczał go on w różnych pracach administracyjnych i duszpasterskich, a ksiądz Wincenty mógł wtedy więcej czasu poświęcić na spowiadanie ludzi i osobistą modlitwę. 10 września 1939 roku ksiądz Wawrzyniec został aresztowany i zatrzymany przez Niemców jako jeden z 22 zakładników. Po kilku dniach został zwolniony. W czasie okupacji w szczególny sposób otaczał opieką swoich parafian, służył radą i pomocą, wiele się modlił. Wiedział o tym, że okoliczni kapłani zostali aresztowani. Miejscowy burmistrz ostrzegał go o niebezpieczeństwie i sugerował ucieczkę, lecz ksiądz Wincenty zapewnił, że nie opuści parafian. Natomiast ucieczkę zaproponował swojemu wikaremu, księdzu Piotrowi Kurzawie. On faktycznie pojechał rowerem do swojego rodzinnego domu, ale po kilku godzinach wrócił z postanowieniem, że nie opuści parafii i że jeśli zginie, to razem z księdzem proboszczem. 23 maja 1940 roku było Boże Ciało, a ksiądz proboszcz Matuszewski poprowadził procesję wokół kościoła, mimo że Niemcy nie pozwalali na to. Tego dnia wieczorem ostrzeżono ich kolejny raz o grożącym niebezpieczeństwie. Ostrzeżenia pochodziły z pewnych źródeł. Kapłani rozpoczęli wtedy wspólną modlitwę. Po północy o godzinie 1:20 na probostwo weszli Jan Pichler, kierownik miejscowego posterunku policji i pełniący obowiązki burmistrza Ernest Daub. Oboje byli ubrani w cywilne ubrania. Kazali księżom szybko ubrać się i wyjść. Ksiądz Matuszewski zdążył zabrać jedynie brewiarz. Samochodem marki Opel wywieziono ich z terenu parafii i zatrzymano się w miejscu z dala od domów. Księży zabito strzałem w tył głowy z bliskiej odległości. Rano znaleziono ciała kapłanów, a na nich widoczne były ślady ciężkiego pobicia. Ksiądz Józef Kurzawa i ksiądz Wincenty Matuszewski zostali beatyfikowani 12 czerwca 1999 roku w Warszawie przez papieża świętego Jana Pawła II. W parafii Osięciny czczeni są jako męczennicy Eucharystii i jedności kapłańskiej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Wincentemu, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.